W tym odcinku pragniemy przybliżyć Państwu historię podboju kosmosu i rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczęły rywalizować technologicznie w kosmosie w celu wykorzystania ich do celów militarnych, np. wywiadowczych, a także do celów propagandowych związanych z epoką zimnej wojny. Eksploracja kosmosu i technologia satelitarna mogła pomóc w tych działaniach. Odpowiednio wyposażone satelity mogły prowadzić nasłuch nad dowolnym terytorium i być symbolem propagandowym potencjału naukowego i militarnego państwa. Wiele technologii opracowanych do podróży w kosmos mogło mieć też zastosowanie w konstrukcji międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Wraz z innymi aspektami wyścigu zbrojeń, postęp w technologii kosmicznej stał się wskaźnikiem potencjału technicznego, ekonomicznego oraz demonstracja wyższości ideologii danego państwa. Badania kosmiczne miały więc podwójną przyczynę. Mogły być zarówno wykorzystane w celach pokojowych, jak i również do osiągnięcia określonych celów militarnych. W związku z tym rozpoczęły się gorączkowe badania i kolejne próby atomowe. W 1949 roku Związek Radziecki posiadał już własną broń atomową. Rozpoczął się tym samym zimnowojenny wyścig nuklearnych zbrojeń. Stany Zjednoczone odpowiedziały Sowietom w 1952 roku, testując wysoce niszczycielską superbombę wodorową. Związek Sowiecki podążał ich śladem i przetestował swoją około roku później. W kolejnych 4 latach oba kraje testowały już pierwsze międzykontynentalne pociski balistyczne. A wraz z tym osiągnięciem wyścig zbrojeń wszedł na nowy poziom. Jeszcze bardziej groźne zrobiło się w 1957 roku, gdy Sowieci wystrzelili w przestrzeń kosmiczną pierwszego satelitę o nazwie Sputnik. Wówczas Stany Zjednoczone obawiały się, że Sowieci są w stanie wystrzelić bombę wodorową w dowolne miejsce na Ziemi. USA, które również pracowały nad własną satelitą, przyspieszyły badania i pierwszy amerykański satelita trafił na orbitę rok po sowieckim. Możliwości technologiczne obydwu krajów rosły, a wyścig zbrojeń trwał. Pod koniec lat 50. w Stanach Zjednoczonych zaczęło panować przekonanie, że Związek Sowiecki dysponuje lepszymi zdolnościami rakietowymi, przed którymi USA nie będą w stanie się obronić. Jednak zatrzymajmy się na chwilę przy satelitach. Pierwszą z nich był wcześniej wspomniany sowiecki Sputnik. Pierwszy prototyp ważył 80 kg i miał wymiary dużej piłki plażowej. 4 października 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, rozpoczynając tym samym wyścig kosmiczny. W wyniku konsekwencji militarnych i ekonomicznych tego wydarzenia wywołał on strach i wzmożoną debatę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Rezultatem której było uchwalenie przez administrację Eisenhowera szeregu nowych inicjatyw, w tym powołanie NASA. W ZSRR natomiast wystrzelenie Sputnika było postrzegane jako ważny znak potencjału naukowego i inżynieryjnego narodu radzieckiego. W ZSRR, kraju podnoszącym się po wyniszczającej wojnie, wyniesienie Sputnika na orbitę oraz program eksploracji kosmosu spotkał się z szerokim zainteresowaniem ze strony opinii publicznej. Dla mieszkańców Związku Radzieckiego wydarzenie to było dowodem na potęgę techniczną kraju w nowej powojennej erze. Niemal 4 miesiące po Sputniku Stany Zjednoczone wystrzeliły swojego pierwszego satelitę o nazwie Explorer 1. Pierwsze satelity zostały używane w celach naukowych. Sputnik pomógł w ustaleniu gęstości wyższych warstw atmosfery, a dane zgromadzone przez Explorera 1 doprowadziły do odkrycia pasów Van Allena. Pierwszy amerykański satelita telekomunikacyjny, SCORE, wystrzelony 18 grudnia 1958 roku, dokonał transmisji życzeń noworocznych prezydenta Dwighta Eisenhowera. Wśród innych znaczących przykładów komunikacji satelitarnej zainicjowanej przez wyścig kosmiczny znajdują się takie jednostki jak wystrzelony w 1962 roku Telstar 1, pierwszy aktywny satelita telekomunikacyjny. Po tym sukcesie amerykański program kosmiczny sprowadził z Afryki 2 szympansy i wystrzelił je w kosmos.
Związek Radziecki wystrzelił w 1938 roku w ramach programu ZORD żółwie. Tym samym zostały one pierwszymi zwierzętami, które wykonały lot dookoła Księżyca. Wyścig po Księżyc, misja Apollo 11. Astronauci misji Apollo 11. Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins obudzili się 5 dnia misji, gdy ich statek skończył 9 orbitę wokół Księżyca. Po szybkim śniadaniu Aldrin i Armstrong zaczęli przygotowywać lądownik Edge i skafandry kosmiczne do późniejszych wydarzeń. Podczas 13 orbity, gdy astronauci znajdowali się za Księżycem z punktu widzenia Ziemi, przeprowadzono odcumowanie lądownika. Od tego momentu Aldrin z Armstrongiem znajdowali się na lądowniku, a Collins obserwował ich z pokładu modułu serwisowego i dowodzenia. Kilka minut po lądowaniu Aldrin zaczął opisywać rodzaj podłoża, na jakim się znaleźli. Później załoga lądownika miała krótki odpoczynek, po którym zaczęły się przygotowania do pierwszego w historii ludzkości spaceru księżycowego. Astronauci musieli przygotować plecaki z systemami podtrzymywania życia, założyć skafandry i przygotować lądownik do dehermetyzacji. Niewątpliwie wyścig zbrojeń znacznie przyspieszył rozwój technologiczny świata, a samo lądowanie na Księżycu było ogromnym skokiem naprzód w historii ludzkości. To koniec na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku.